Siemka widzowie, witam was na moim kanale. Dzisiaj sobie nagrywam quiz o FNAF Security Breach. A więc możemy zaczynać. Pierwsze pytanie. Kim jesteś podczas gry? Mike, Gary, co? Gregory, Larry. Co jest Larry? No oczywiście, że Gregory. Gregory to chyba też robot, nie wiem. Jak się nazywa ta postać? To jest akurat Glamrock Bunny. Ojej, Vanny? Dobrze, bo myślałam, że Bunny plus Vanny. Gdzie możemy spotkać tę postać? W Daycare, w Buzzer Blast, w biurze. W Daycare. Ona tam sprząta też, że no. Jaki animatronik został dodany zamiast Foxy'ego? Przecież Glamrock Foxy jest w grze. Monty, Roxanne. Glamrock Foxy. Co jest? To jest Glamrock Foxy. Dobra, Roxanne. Kto pojawia się 5 minut przed pełną godziną? Chyba Monty. Nie. Ojej, to chyba nie znam trochę FNAF-a. Jaki animatronik nam pomaga? Glamrock Freddy, Glamrock Chica, Endo, nikt. Kliknąłbym to, ale jednak Freddy. No, mogło być nikt, bo Glamrock Freddy na końcu nas chyba zabijał. Ile jest zakończeń w tym FNAF-ie? Jedno. Chyba ja nigdy w niego nie... No nie grałem na serio w dziewiąty FNAF, nie grałem nigdy. Dlaczego w pewnym momencie Roxanne płacze? Ponieważ nie może złapać czegoś, ponieważ została zniszczona. Tak. Tak akurat wiem. Jaką mechanikę mają Endo? Dyna, nie popatrzysz, to idą do ciebie, lecz gdy się na nie nie popatrzysz, to stoją z ruchu? To chyba. Zgadłem, jeju! Kto ma kontrolę nad wszystkim oprócz Fredym i Gregorem? To ma glitch trap. Tak. Kto pobiera energię od kontrolowanych animatroników? Wany? Nie, Willina Afton. Prawie mistrz. Ajajaj. Więc widzowie, przejdźmy do kolejnego quizu o FNAF-ie. Więc zaraz się widzimy. A więc widzowie, jesteśmy już. Słuchaj mnie chyba dobrze? Dobra, a więc zaczynamy kolejny. 7 sekund temu został wrzucony ten quiz. Dobra, a więc co się dzieje z Montym, kiedy spala? Fajna tapeta w ogóle, skopiuję sobie. A to potem po odcinku. Nic po nim nie ma. Odpadła mu głowa, nie ma nóg. Nie ma nóg, to jest wiadome, bo ja już to robiłem w Robloxie. No wiecie, tworzyłem grę, no i widziałem, że nie ma nóg. Co to jest XD? Co to jest XD? Mówiłem. Co się dzieje, gdy wchodzimy do Freddy'ego? Nie możemy wejść. Jesteśmy w nim, umieramy. No jesteśmy w nim, bo oczywiście nie możemy wejść. To umiemy wejść, ale nie umieramy. Kogo spotykamy w Daycare? Nikogo z Chica. A czemu Sandropa? Też Moondropa. A, bo przecież oni się zmieniają, więc to są te same. Ale możemy w trakcie zobaczyć dwóch animatroników. Sandropa i Moondropa. Co się dzieje, gdy animatroniki nas zabiją? Możemy nimi sterować. Zostawiają nas. Umieramy? Aha! Jej, ja myślałem, nie. To źle to było w Robloxie. Co odbieramy Roxy? Ogon, rękę, oczy. Oczy? A dlaczego? Oczy. Co jest? Zabijamy ją. Co zabieramy gdy ją zmiażdżymy? Kończymy grę? Nic. Bierzemy jej dziób. No to jest wiadomo. Jak nazywa się gracz we FNAF-ie? Gregory. Nie ma imienia. Mike. Czy podobał ci się quiz? Wspaniały. To była dobra odpowiedź? Super, ci poszło. Co ja źle odgadłem? Czekajcie. A, dobra. Więc widzowie, to jeszcze nie na tyle. Jeszcze będziemy... A, kalambury. Jeszcze idziemy do kolejnego quizu of FNAF Security Breach. Okej, widzowie, jesteśmy znowu. Słuchaj mnie dobrze, znowu, tak? Znowu to powtarzam XD. 19 sekund temu, nie wiem co, ale to na pewno nie było tyle dodane temu. Chyba był aktywny. Witaj w quizie FNAF Security Breach. Jesteś gotowy? Aha. Ej, tu można dwie odpowiedzi wybrać, to fajnie.
Co to za miejsce? Kuchnia, Mega Pizzaplex, Daycare, Roxy Raceway. A, że Roxy biega tam. Albo coś tam. Jak on się nazywa? Mundrop, Freddy, Freddy, Monty, Fred, Gregory, Gregory. Nic z tego. On się nic z tego nie nazywa. On się nazywa Glamrock Freddy. No dobra, ale już tak. Kto łazi po wentach? Gregory, Big Music Man, DJ Music Man, Chica, Freddy. Big Music Man? Co? To dwie? Aha, to dwie! Dobra. Czemu? No, Gregory to wiem. Ale tego nie wiedziałem akurat. Myślałem, że Big, ale Big to jest za duży. Albo ten myślałem. Dobra. Czemu Gregory w ogóle musi się stamtąd wydostać? Bo chciał się najeść pizzy, bo utknął tam, bo chciał ukraść złote posągi, bo utknął tam. Dlaczego ona się tak dziwnie patrzy? Co jest? Oni powinni ją zabić, bo ona nie jest z nimi. Którego z Glamrock animatroników nie było w grze? Glamrock Foxy'ego? No bo nie był chyba w grze, nie wiem, Glamrock Bonny. No Glamrock Foxy, dlaczego nie było w ogóle? Pewnie się kłócił z Monty. Kim był we FNAF-ie Security Breed Springtrap? Burn. Nie. Ja. Co jest to tam było nie? Co jest to tam było źle, widzowie? Dobra, idziemy do kolejnego quizu. Do czwartego. Dobra, widzowie, to jest chyba już trudniejszy quiz niż tamten. Bo nie wiem, ja chciałem powiedzieć wam, czy mówiłem chyba. Sprawdzę w montażu, czy mówiłem wam w tamtym quizie trzecim. Czy tamten był trudny? O, teraz może mnie słychać lepiej, napiszcie w komentarzu, a więc zaczynamy ten quiz. Freddy pyta się ciebie, co tu robisz? Robisz. Uciekam od niego, mówię mu, że się zgubiłem, pytam się go, co się stało na scenie. Aha, to jest takie wybieranie. No nie wiem właśnie, czy to... No bo to jakby był Anglikiem, to bym wiedział, co. Uciekasz od niej? Pytasz się Freddy'ego, kto to jest? Freddy mówił, żeby wszedł do jego brzucha. Idziesz? Dobra, tu. Nie, to, dobra. A nie, nie wolno wejść, na zauważy go. Freddy opowiada o Glamrock Bonnie. Freddy, nie przynudzaj. Przytulasz Freddy'ego z całej siły. Chcesz, żeby Freddy opowiedział ci więcej. Zauważasz Vanessę, która zmienia się w Vanny. Patrz, jak Vanessa zmienia się w Vanny. Idę szybko odpowiedzieć. To chyba. Tak. Okej. Okay. Wracasz do tematu z Bonnie Freddy. Mówisz, że Monty zniszczył Bonniego. Co jest? Dlaczego Monty zniszczył Bonniego? Jestem zdenerwowana na Montego i idę go oszukać. Chyba to. A nie, to chcę, żeby Freddy powiedział mi więcej o tej sytuacji. Czyli wracasz do tematu z Bonnie Freddy, mówi, że Monty zniszczył Bonniego. Zniszczyłeś z Roxy, co robisz? Szybko do niej. Aha, no, czarno to na pewno. To. Zgaduję tutaj dobrze, widzowie. Zniszczyłeś Montego, co robisz? Chyba to. Nie no. To. A ja wolę Moonstrapa. To koniec? Ale fajny ten quiz. Dobra, widzowie, to będzie na tyle, więc pa pa.